wszystkim, tam w kolejnym odcinku dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić premierę na telefonie. I tak, musicie mieć Chrome. Jeśli nie macie, to możecie zainstalować, ale powinniście ją mieć. A więc wchodzicie w Chrome, pojawia Wam się coś takiego, wchodzicie tutaj trzy kropeczki, naciskacie wersja na komputer. Chwilę trzeba poczekać. OK. Teraz naciskacie tą kamerkę z tym plusikiem. Wybieracie prześlij film. Tak, pojawia się coś takiego. Wybieracie, wybierz plik, pliki. Pojawia się coś takiego, wybieracie pliki. Wybieracie swój film. No i tutaj dodajecie swój opis. Tutaj opis, tutaj tytuł. No i schodzicie na dół i tutaj macie... Tak, i teraz taka ważna informacja. Jeśli macie zaznaczone, że film jest przeznaczony dla dzieci, to komentarze będą wyłączone. A jeśli będziecie mieli nieprzeznaczony dla dzieci, to komentarze będą włączone. Ale no. Przechodzicie dalej. Jeszcze dalej. Powinnam nacisnąć. OK, pojawia się coś takiego. Naciskacie zaplanuj. I teraz wybieracie sobie datę. Tutaj wybieracie sobie datę. Tak. Datę wybieracie, godzinę tutaj macie. I naciskacie ustaw jako premierę. To. Jak to naciśniecie, na przykład to, wybierzecie sobie dany dzień i godzinę, to potem naciskacie, tutaj powinniście mieć zaplanuj. Jak to naciśniecie, to wtedy będziecie mieli premierę. I jak się to przetworzy i prześle i będzie napisane, że film został przesłany i przetworzony, to wtedy możecie to usunąć i będziecie mieli premierę. Mam nadzieję, że pomogłam Wam i że już każdy będzie wiedział, jak się robi premierę. Ja wiem, że już niektórzy wiedzą, jak premierę, ale po prostu no, zrobiłam ten poradnik, bo niektórzy też mogą nie wiedzieć, jak się robi. To by było wszystko. Mam nadzieję, że Wam się ten film spodobał. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i subika ze dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!